Dobry Wam wszystkim. Jak miło was widzieć i cieszę się, że znowu uśmiechnięci, szczęśliwi, radośni. A jeżeli jakiś smutek jest, to też pod uśmiechem się skryje. Wiecie, ktoś powiedział, że uśmiech ma dwa oblicza. Jak jest tak o, o, do góry, to znaczy, że wszystko uciekło. A jeżeli jest tak na dół, to tam jeszcze się coś trzyma. Ale zawsze to jest uśmiech. Więc jeżeli jeszcze jakiś smutek się trzyma pod tym ogiętym na dół, to weźcie wyprostujcie w drugą stronę ja bym chciał przeczytać Słowo Boże Ewangelię Jana, otwórzmy pierwszy rozdział jeżeli ktokolwiek się kiedykolwiek z głoszących Słowo Boże mógł się pochwalić że przeczyta coś, co jest pierwsze, co jest na samym początku i najważniejsze to, wiecie, dzieci się tak ścigają zawsze, ja pierwszy, ja pierwszy to ja wam mogę powiedzieć, że powiem wam i przeczytam, co było na samym początku Otwórzmy Ewangelię Jana, pierwszy rozdział. Macie swoje Biblię, otwierajcie, sprawdzajmy swoje, w swoich Bibliach, czy tak samo jest napisane. I czytamy tak. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności. Lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi tym, którzy wierzą w imię Jego. Może do tego miejsca na początek. Wiecie, wspaniałe Słowo i właściwie odpowiedź na wszystkie nasze pytania. Kim jest Bóg? Czy Pan Jezus jest Bogiem? Czy Słowo Boże jest Bogiem? W tym Słowie mamy całą odpowiedź. Przeczytajmy to pięć razy i mamy pełną, całkowitą odpowiedź. Nie musi mieć żadnych wątpliwości. Ale ja bym chciał w szczególny sposób wynieść dzisiaj Boże Słowo. Szczególnie wysoko, abyśmy zac zaczęli cenić, jeżeli wiem, że czytamy Boże Słowo. Wiem, że Go każdy dzień karmimy się, jak tutaj i pastor powiedział, że, że tak jak z chlebem to jest. Słowo Boże jest przyrównane do wielu rzeczy. Do, do chleba, do wody. Jest przyrównane do światła. Jest przyrównane, przyrównane do życia. Słowo Boże jest odbiciem, czyli lustrem. Ale wiecie... Słowo Boże, jak ono bardzo jest ważne w naszym życiu. Jak ono bardzo jest ważne, ono było na początku. Bóg stworzył. Bóg stworzył słowem swoim ciebie i mnie. Amen? Hallelujah. Popatrzcie, jak wielką moc ma Słowo Boże. I ja w szczególny sposób na nowo odkryłem wartość Słowa Bożego. I powiem Wam świadectwo, kiedy się to stało. Kilka tygodni temu pojechałem sobie, pojechałem sobie na rowerze w góry. Tak, pojeździć sobie turystycznie do zdrowia, do odpoczynku, wyższego powietrza, trochę zaczerpnąć. I kiedy pojechałem, muszę powiedzieć, że góry to dla mnie nie jest nic nowego. Kiedy za dziecka to większość, większość życia spędziłem w górach, chodząc. Bardzo mi to przyjemność sprawiało. Lubiłem góry, lubiłem patrzeć z góry na wszystkie miejscowości. I wiecie, chodziłem z moim tatą, chodziłem z dziadkiem, chodziłem ze szkoły z wycieczkami, kiedy był przewodnik. I wiecie, zawsze miałem jakąś mapę, taką, bo chciałem wiedzieć, co gdzie jest, jakaś miejscowość, i tak się to utarło. Wiecie, jak chodzisz, to zaczyna to być już na pamięć. I te góry, tutaj nasze, te takie, po, które widzimy dookoła, które, które tutaj możemy sobie wyobrazić, takie najbliżej nas, to wiecie, ja powiem Wam, że na pamięć znałem. Wiedziałem, z którego miejsca można gdzieś przejść, gdzie można skrócić. Nawet wiedziałem, gdzie ktoś mieszka, poszczególni ludzie, nawet już tam kojarzyłem. I wiecie, kiedy ze szkoły szło się na wycieczkę, to był przewodnik, czy nauczyciel był, czy... i szliśmy, i chociaż miałem tę mapę w plecaku tam gdzieś, to zawsze nigdy nie zwracałem uwagę na to, czy dobrym szlakiem idziemy, czy, czy poruszamy się we właściwym kierunku, jak było jakieś rozwidlenie, nawet mi nie przyszło na myśl, żeby pomyśleć, a czy my czasem źle nie idziemy. Bo był przewodnik, był przewodnik i on mówi, tu w tej dolinie jest, znajduje się Ustroń, tam w tej dolinie znajduje się yy, Nierodzim, Potem jest, po, gdzie tam jest, po drugiej stronie, no na drugiej stronie nie było widać, bo były drzewa, ale przypatrzmy się tej stronie tutaj. Jest poniwiec, jest polana I, i kiedy się idzie szczytem góry, to wiecie, przewodnik mógł dokładnie pokazywać, co gdzieś się znajduje. I wiecie, kiedy ja sobie pojechałem na tym rowerze, na tym, rower, na tym rowerze w te góry, taki pewny, że od dawna już znam te góry na pamięć, wiecie, co się przytrafiło mi jednego razu? Jadę sobie tymi szczytami, tymi górami, jest szlak, wszystko w porządku. Nie miałem ani mapy, miałem tylko wodę ze sobą. I kiedy jadę tymi górami, ludzie przestali, bo wiecie, do pewnego pułapu jest dużo ludzi, dużo chodzi ludzi. I tam są też papierki, różne rzeczy są powyrzucane. Ale tam, gdzie już jest ciężej trochę, wyżej, tam już nie ma ludzi, jest też bardziej czysto. I wiecie, kiedy już tam tymi szczytami sobie jechałem, to nie, nie, nie zwróciłem uwagi, chyba jeden albo dwóch ludzi spotkałem tylko na. Na szlaku. I yy, kiedy tak sobie jechałem, jechałem, odpoczywałem co jakiś czas, przemyślałem i patrzę się w jedną dolinę, przecież ja to bardzo dobrze znałem, a to się tak zmieniło, że ja w ogóle nie wiem gdzie ja jestem. Żeby wziąć, wziąć pod uwagę to, że ja mam orientację i mam się znać na pamięć teraz, to ja w ogóle nie zdaję sobie sprawy, że ja nie wiem gdzie ja jestem. I patrzę się, wiecie, jak to było na szczycie, przeszedłem na jedną stronę, patrzę się na tę dolinę i myślę, co to może być. Co to może być? I tak analizuję, skąd ja wyjechałem, jaki kawał drogi przejechałem mniej więcej, żeby zorientować się, w jakim miejscu ja jestem. Idę na drugą stronę, patrzę się, no może tam się pozmieniało, wiecie, pobudowali jakieś, jakieś nowe budynki są pobudowane, dolina się zmieniła zupełnie. Kiedyś był las, teraz nie ma. Kiedyś nie było lasu, teraz jest. Pozmieniało się zupełnie. Idę na drugą stronę, tam na pewno będzie coś znajomego. Idę na drugą stronę, patrzę się tam jeszcze inaczej. Jeszcze bardziej zakręcone. I tak oglądam, patrzę się, przyglądam się temu, i nie umiem rozpoznać, w którym miejscu jestem. I wiecie, takie westchnienie w moim sercu wpadło. Siadłem na tym pniu i sobie myślę, Boże, jak fajnie by było teraz mieć mapę. Otworzyłbym mapę i chociaż nie umiem poznać tej doliny, ale popatrzyłbym się mniej więcej, w którym miejscu jestem. I tutaj piszę, jest wisła malinka, tu jest wisła czarne, tu jest ustroń, tu jest szczyrk, tu jest skrzyczne, prawda? Wszystko możemy sobie przeczytać, popatrzeć się, zorientować się, obejrzysz się tak, widzisz północ, południe, wschód, zachód, możesz wszystko sprawdzić. I wiecie, i tak sobie myślę, no jaki głupi jestem, że nie wziąłem mapy. Ale przecież to na pamięć znam. Kilka, może kilkanaście lat temu, może już to było dwadzieścia lat temu, to przecież nikt by mnie tu nie zaskoczył, jeżeli by mnie się zapytał, co to jest albo co to tam jest. A teraz jestem naprawdę w kropce. Nie w tym biurze podróży, ale, ale naprawdę w krowce. I wiecie, ja przez chwilę myślałem na tym pniu siedząc: Gdybym miał mapę, byłbym zupełnie zorientowany w sytuacji. A w tym momencie Duch Święty jeszcze przyszedł do mnie i mówi: Wiesz co? Najlepiej to, jak gdybyś miał przewodnika. Mapa jest niesamowicie dobrym, pomocnym narzędziem. Możesz ją przestudiować, możesz ją znać na pamięć. Ale najlepszy w tym wszystkim jest przewodnik. I wiecie, coś zrozumiałem tam w tym lesie, tam na szczycie, coś zrozumiałem, że właśnie Słowo Boże, Słowo Boże i Bóg, Duch Święty jest takim przewodnikiem, a Jego słowo jest mapą naszego życia. I to mnie natchnęło, to mnie dotknęło na nowo, aby zacząć kochać, cenić Boże Słowo, Jego obecność. I wiecie, pomyślałem sobie, gdyby teraz był przewodnik, to bym bez żadnych wątpliwości szedł dalej, i tak jechałem, i tak jechałem dalej. Był szlak, więc wiedziałem, że gdzieś się. Kończy jak, jakimś punktem. Ale wiecie, o ile, o ile więcej, o ile więcej mamy, mamy naprawdę komfortu, kiedy jakieś rozwidlenie, kiedy jakieś skrzyżowanie, i zastanawiasz się, czy tam, czy tam, czy tu będzie bliżej, czy tam będzie bliżej. No zupełnie jak bez wskazówek. I natchnęło mnie na nowo, jakim ważnym, jakim ważnym elementem w naszym życiu, jako chrześcijan, jako ci, którzy. Którzy Go przyjęli, jak mówi 12 wiersz, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. innym słowie jest napisane, w innym tłumaczeniu jest napisane, dał moc. Dał im moc, aby się stali Jego dziećmi. O, nie jesteśmy sierotami. Wiecie, to jest dobra nowina dla nas. Nie jesteśmy sierotami. Nie jesteśmy opuszczeni. Nie jesteśmy sami na tym świecie. Ale jesteśmy Jego dziećmi. Halleluja. To bardzo wiele znaczy. To bardzo wiele znaczy. Wiecie... Słowo Boże, Słowo Boże jest taką żywą, wyraźną wskazówką. I dopóki my go będziemy brać tylko jako przedmiot historyczny, to ono będzie tylko literą. Ale kiedy zaczniemy rozumieć, że Słowo Boże żyje, że to Słowo Boże, które Bóg wypowiadał, a ono się stało i uczyniło z niebo i ziemię, ono żyje w naszych sercach, to wtedy zaczniemy żyć. Amen. I wiecie, Słowo Boże, Słowo Boże, Bóg i mieszka w nas. Ja bym chcę powiedzieć, że Bóg nie mieszka gdzieś o tysiące lat świetnych daleko od nas. Gdzieś tam w niebie jest Bóg, a my tutaj na ziemi. I fajnie, że jest nabożeństwo, bo dzisiaj rano możemy przyjść i przez chwilkę będzie Jego obecność wśród nas. To nie tak jest. Bóg jest zawsze w Tobie. On mieszka w Tobie. Kiedy przyjęłeś go, kiedy go przyjęłaś, on mieszka w Tobie i on jest w Tobie razem ze swoim słowem. On jest, mieszka w Tobie i on chce pracować. On tam, on tam nie odpoczywa, ale on chce pracować nad Twoim życiem. Amen. Bóg jest żywym Bogiem, hallelujah. Jak ja się cieszę, że nie musimy mieć Boga, który jest jakimś posągiem, albo nie jest kimś, kto jest martwym, do którego się modlisz, i tak zastanawiasz się, czy czasami on mnie wysłucha, czy nie. Ciekawe, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Ja wiem, że mój Bóg jest żywy i on we mnie działa. Amen. Kiedy się budzisz rano, otwierasz Boże Słowo i ono mówi, ono mówi do ciebie. Dlaczego? Bo masz przewodnika. Bo jest ktoś, kto żyje i kto zna dobrze tę mapę. I on mówi: dzisiaj pójdziemy tu, a tu. Dzisiaj jesteś trochę zmęczony, więc trochę krótszą trasę obierzemy. Będzie łatwiejsza, ale wspaniałe widoki. Hallelujah. I ten przewodnik doskonale wie, czego ty potrzebujesz. I on pracuje w twoim życiu. On żyje. Bóg żyje w twoim życiu. Każdego dnia, w każdej chwili. On jest w tobie, aby pracować, aby ciebie zbawić. On jest po to, aby ciebie uzdrowić. On w tobie pracuje po to, aby ciebie uwolnić od mocy ciemności. On jest w tobie po to, aby. Aby dać nadzieję Twojej skołatanej duszy, kiedy nie wiesz, co robić, kiedy jesteś naprawdę na rozdrożu i nie wiesz, w którą stronę iść, to On przy Tobie jest, On jest w Tobie. I może myślisz, Boże, gdybyś był troszkę bliżej, On jest w Tobie. Hallelujah. Tak mówi Moje słowo: Boże Słowo. Amen. Hallelujah! mówię już moje słowo, bo to wiecie, to jest tak cenne, tak cenne, że bez niego nie ma szans, bez niego nie ma szans żyć. Na początku było słowo. Bóg według swojego słowa wszystko ukształtował. On posłał słowo, doskonałe Boże słowo. Ale wiecie co w tym wszystkim? Chciałbym powiedzieć, że on do ciebie i do mnie dzisiaj chce mówić. To nie jest tak, że ktoś stanie przeczyta słowo, było słowo. Teraz będzie śpiew, teraz będzie do domu, i teraz jest koniec nabożeństwa. On do ciebie chce każdego dnia i w każdej chwili mówić. Chce mówić o słowie, które jest żywym słowem, takim samym jak Bóg przy stworzeniu na początku. Takim samym, którym mówił Jezus Chrystus. To wiecie, to nie jest tak, że ktoś tam sobie czyta i mówi słowo Boże. To jest to słowo, które on wypowiada sam. On go wypowiada sam do ciebie osobiście. Jaki to słowo jest? To jest słowo objawione, które On chce osobiście do Ciebie posłać. Amen, hallelujah. On jest Bożym Słowem, to jest żywe Słowo. Tutaj czytamy, że to nie jest tylko litera, to nie jest, w tym słowie nie znajdujemy, że to jest zakon i to, to słowo. Wiecie, kiedy byłem dzieckiem i, i chodziłem na szkółkę, chodziłem do kościoła, ja sobie myślałem zawsze, że Słowo Boże jest po to dane, żeby ludzie wiedzieli, co jest złe, co jest dobre i żeby ono ostrzegało, jeżeli zrobiłeś to, to ono Cię potępi, jeżeli zrobiłeś to, to ono Ci da zachętę i pochwali Ciebie. I zawsze myślałem sobie, że Słowo Boże jest takie. I ja nie chciałem czytać Słowa Bożego za dużo, żeby jeżeli czasem coś źle zrobię, żebym nie wiedział, że to źle zrobię, bo wtedy się trochę mniej czułem nieswojo. I wiecie, kiedy, kiedy czytałem, kiedy słuchałem Słowa Bożego, to ono sprawiało mnie w kłopot, zakłopotało mnie. Kiedy wiedziałem, że coś muszę nie robić, a mi się to tak bardzo podobało, to myślałem sobie, gdybym tego nie wiedział, to byłoby mi lepiej. Ale wiecie, Słowo Boże jest dane po to, aby Bóg mógł się z nami komunikować, aby On wyrazić Mógł swoją wolę, aby przez swoje słowo, doskonałe swoje słowo, określić mógł każdą naszą drogę, abyśmy się zorientowali w temacie, gdzie jesteśmy, na jakim, na jakim wysokości, na jakim położeniu, w jakim położeniu jest moje życie. Wiecie, w każdej sytuacji, kiedy cokolwiek przychodzi, mamy Boże Słowo. I wiecie, co wam powiem? Kiedy siedziałem na tym pniu w tym lesie, to myślałem sobie, Boże, ale Kiedybym na przykład szedł za przewodnikiem, pamiętam sobie czasy, kiedy w szkole żeśmy chodzili, dużo ludzi chodziło wtedy. Kiedybym pomylił przewodnika na przykład. Pomylę przewodnika. Może tak być. Przecież idę za jego plecami. Może być dwóch takich samych gości. Widzieliście taką opcję kiedyś? I pójdziesz w innym kierunku za innym gościem. Myślisz, że to jest twój przewodnik. No to co wtedy? Masz moje słowo. Możesz się zatrzymać i możesz popatrzeć, i musisz to robić. I musisz zawsze popatrzeć, czy ta droga jest właściwa. Wiecie, my możemy pójść za swoimi emocjami. Jesteśmy tylko ludźmi. Możemy pójść za złym przewodnikiem. Możemy stracić z oczu naszego Pana na chwilę. Możemy w naszym pędzie życia, a dzisiaj to jest bardzo możliwe. Dzisiaj to jest wręcz, powiem wam na każdym dniu. Możesz stracić z oczu przewodnika, tego, który prowadzi Cię doskonałą drogą. Możesz zapatrzyć się na coś innego przez chwilę i pójdziesz akurat w innym kierunku. Ale w tym momencie masz Boże słowo. Ono mówi, że ono jest. Ono, sprawdźmy bieg naszych dróg jedno słowo mówi. Wróćmy do Pana. Zawsze możemy zawrócić, zawsze możemy zawrócić z powrotem, aby znaleźć to miejsce, sprawdzić, który szlak nas ma prowadzić do doskonałego miejsca, tam, gdzieśmy zaplanowali, gdzie Bóg zaplanował i wiecie, wrócić w to samo miejsce i iść z Nim. To jest tak proste, to jest tak proste, że nie robimy komplikacji z tego. To jest tak, jak idziesz na wycieczkę, idziesz z przewodnikiem, idziesz z Bożym Słowem. Nawet, jeżeli byś zgubił z oczu przewodnika, masz Boże Słowo i musisz to kontrolować. A wręcz przeciwnie, nawet jeżeli masz do przewodnika, jesteś pewny, że on jest właściwym przewodnikiem, że to jest Twój Bóg, że to jest Twój, twój przyjaciel, że to jest Duch święty, to, to kontroluj w Bożym Słowie, czy wszystkie rzeczy są tak samo. Amen? Zgadzacie się ze mną? Ja nie chcę siać w wątpliwości, jakichkolwiek, jakichkolwiek niejasności. Chcę Wam powiedzieć, abyście pokochali i naprawdę zaufali Bożemu Słowu, bo ono jako jedyne jest doskonałe, ono jako jedyne doprowadzi zawsze do celu. Amen. Halleluja. Ale jest też takie, jest też, są też takie miejsca w naszym życiu, kiedy nie znajdziemy w Bożym Słowie, nie znajdziemy miejsca, gdzie chcemy dojść, a chcemy usłyszeć Boży Głos. Jak to zrobić? Ktoś zapyta mnie: dobra, no, ale chcę zmienić pracę, a w, w moim zawodzie nie ma nic w swoim Bożym napisane. Kiedyś byli rybacy, byli rolnicy, byli na pewno myśliwi, byli pasterze, byli o było dużo zawodów, ale w moim zawodzie, w moim fachu nie ma ani jednego miejsca w Biblii, gdzie mógłbym szukać. Czekaj na Boga, czekaj na dobrego przewodnika, czytaj Słowo Boże, kontroluj, czytaj Boże Słowo, zagłęb się w Boże Słowo i czekaj na Jego odpowiedź. Halleluja. I ja chcę was zachęcić do tego, abyśmy właśnie w tym kierunku, abyśmy zbliżyli się do naszego Pana, kiedy nie wiesz, w którą stronę iść. A nie ma tego w Bożym Słowie napisane, więc czekaj na Niego. Uczmy się słuchać Bożego głosu. To jest najcenniejsze, co możemy przeżyć w naszym życiu. Pomyślisz sobie, no ale jak skręcę źle, jak pójdę źle, w złym kierunku, to co? No to się wrócisz. Popełnisz błąd, wrócisz się i pójdziesz w dobrym kierunku. Nie bójmy się takich rzeczy. Wiecie, ja e, czasami się mnie ktoś pyta, że dawno nie mówiłem nic o moim dziadku. I ja e, ku zachęcie dla naszych starszych braci i siostr powiem coś o, o moim dziadku. Kiedyś siedzieliśmy przy stole odnośnie błędów. siedzieliśmy przy stole i ja go pytałem się, on już miał bardzo dużo lat wtedy, ponad 80 i pytam się go, powiedz mi, czy kiedy byś miał przeanalizować swoje życie, czy żałujesz czegoś w swoim życiu, że tak było, a mogło być inaczej? Czy czegoś żałujesz w swoim życiu? I tak się go pytam i on nic nie odpowiada, patrzy mi w oczy, jakby nie zrozumiał pytania, więc znowu pomagam mu odpowiedzieć, czy coś byś chciał zmienić, czy czegoś żałujesz w swoim życiu i i myślałem, że zakłopotałem go, zadałem złe pytanie, że może dużo rzeczy, za dużo tych rzeczy jest, które żałuję i, i teraz trochę się nieswojo czuję. Wiecie, a on patrzył, jakby mnie nie zrozumiał i mówi tak, żałować? Czego bym miał żałować? No ja mówię, no może jakieś błędy, albo jakieś pomyłki w życiu, albo coś, co... A on mówi, przez te właśnie rzeczy człowiek staje się najbardziej szlachetny. Właśnie te rzeczy najbardziej zbliżyłem mnie do Boga. Właśnie te ciężkie chwile... Były najbliżej, wtedy nawet czułem jego oddech. Wtedy nawet słyszałem jego oddech. Tych rzeczy bym miał żałować. Owszem, może bym coś zmienił, gdybym by, miał jeszcze raz tą drogą przejść, ale nigdy nie żałowałbym rzeczy, które, które się przydarzyły, które były błędem w moim życiu, gdzie zabłądziłem, a potem długo musiałem szukać drogę. Czasami do końca życia muszę szukać drogi wyjścia, ale wiem, w którym kierunku idę, bo znalazłem przewodnika. I mam mapę, mam wspaniałe słowo, które mi pokazało, w, którym miejscu, w które miejsce idę. Wiecie, nie bójmy się popełniać błędów, gdyż to są najlepsze miejsca, aby Bóg nas mógł wykształtować na Bożych ludzi. Może to trochę jest niedorzeczne, co teraz mówię, ale weźcie to pod uwagę. Jest tutaj dużo starszych ludzi i mogą potwierdzić to, że to jest prawda. To jest prawda. To są bolesne rzeczy, często wspomnienia, które nie chcę się przypominać, ale one kształtują Twoje życie i moje życie. Hallelujah, amen. Wiecie, mogę powiedzieć taki przykład na apostoł Piotr. Piotr był takim człowiekiem, który bardzo wiele chciał zrobić. Niesamowicie fajny człowiek. Bardzo wiele chciał zrobić. On był zawsze do przodu. Wiecie, kiedy, kiedy Pan Jezus by miał coś do zrobienia, to pierwszy, który się zgłosił do ochotnika, zawsze był, był Piotr. Kiedy trzeba było gdzieś pójść, on zawsze był pierwszy. Wiecie, kiedy cokolwiek, cokolwiek się działo, Piotr zawsze był gotowy do działania. Wiecie, ten, ten właśnie Piotr, kiedy Pan Jezus powiedział, że przyjdzie na niego męka, kiedy przyjdą po niego żołnierze, kiedy go będą zabrać, Piotr mówi: Nie, 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 Panie Jezu, to na Ciebie nie przyjdzie, przecież masz mnie, masz najlepszego przyjaciela. Na tę okazję nawet kupił miecz. Wiecie? I Piotr mówi: Panie Jezu, przecież ja Ciebie, ob ja ciebie obronię. Ja, a Pan Jezus mówi: Piotrze, wyluzuj trochę, bo i się, i wtedy się mnie zaprzesz. A Piotr mówi: Panie, ja Ciebie, w życiu, ciebie się w życiu nie zaprę. Wszystkich innych bym mógł, ale ciebie nie. Obronię cię z każdej sytuacji. Wiecie, był tak pewny swojego. Ale kiedy to się stało, kiedy popełnił błąd, kiedy zaparł się Jezusa, wiecie, jest napisane, że gorzko zapłakał. Ja myślę, że on przez trzy dni miał naprawdę dość co robić. Wiedział, co zrobił. To był jego największy błąd. Ale wiecie, co, co ten błąd przyniósł? Kiedy czytam dzieje apostolskie, kiedy ten sam Piotr stoi przed wielkim. Władcą, można powiedzieć, na ten czas świata. Stoi przed władcami, przed możnymi. On się nie zapiera Jezusa Chrystusa. Kiedy oni mu mówią, ludzie z autorytetem mówią: Piotrze, wypuścimy ciebie, ale już więcej imienia Jezus na ustach nie będzie. Nie będziesz więcej mówił o Jezusie, i pod tym warunkiem tylko żyjesz. Inaczej cię złapiemy i zabijemy cię. A Piotr odważnie mówi: Wszystko inne, ale nie zaprze się więcej Jezusa. Hallelujah! Wszystko inne, ale jego się już nie zapre. Już popełniłem raz ten błąd. Ten błąd wyprostował mnie i uczynił mnie człowiekiem. Już więcej tego błędu nie popełnię. Widzicie te różnice? Piotr niesamowite, niesamowitą lekcję przeżył. To go, ciężko, to go ciężko, bardzo drogo kosztowało, ale więcej tego błędu nie popełnił. Stał się niesamowitym człowiekiem. Jeszcze lepszym, jeszcze lepszym naprawdę teraz można powiedzieć, że jest przyjacielem Jezusa Chrystusa. I wiecie, te błędy, te porażki, które nas spotykają na naszej drodze może skrzyżowania, w których zapędzimy się, zapatrzymy się na, na coś w tym świecie, zapatrzymy się na coś, co jest może lepsze niż, niż wyobrażamy sobie. Może tu jest ciężko, a tu będzie trochę lżej, i z, zejdziemy z tej drogi. To te błędy naprowadzą nas, że będziemy musieli wrócić, ale już ten, tego samego błędu nie popełnimy. Więc nie lekceważmy takiej chwili i nie żałujmy żadnej chwili. Nie żałujmy. Jeżeli do tej pory żałowałeś, że gdzieś przepłaciłeś albo gdzieś źle zrobiłeś, to była zła transakcja, to był zły wybór w moim życiu, to masz czas, żeby to naprawić i więcej tego nie żałuj. Powiedz, Boże, od tej chwili chcę iść z przewodnikiem i z Słowem Twoim. Uchwyć się Bożego Słowa. Uchwyć się Bożego Słowa, które było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, patrzcie się. Wszystko przez to słowo powstało. Wyjdźmy, wyjdźmy może i popatrzmy się, czy jest jakaś rzecz, która nie powstała. Oprócz grzechu, to nie wchodzi w grę. Bóg wszystko słowem swoim uczynił. Te wspaniałe rzeczy, wszystkie. Uczynił swoim słowem. I to samo słowo on chce tobie posłać tobie i mnie. On chce tym samym słowem mówić do ciebie. On chce mieć z nami kontakt. On chce mieć z nami cały, cały czas łączność. A kiedy potkniesz się, kiedy się coś przytrafi w twoim życiu, to nie, nie lekceważ tego. Nie załamuj się, ale stań na nowo i idź. Ktoś powiedział, że nieważne, ile razy się przewrócisz, ważne jest, ile razy staniesz. Amen? Więc chcę Was zachęcić, abyśmy na nowo otworzyli oczy, otworzyli Boże Słowo i abyśmy wstali na nasze nogi. Jeżeli one się uginają, to chcielibyśmy na nowo powstać. Mężowie Boży, którzy są zapisani w Słowie Bożym, oni naprawdę usłyszeli Boże Słowo. Izajasz, Jeremiasz, oni słyszeli Boże Słowo. Popatrzcie się, co się stało od tego momentu, kiedy oni usłyszeli Boże Słowo. I ich życie się zmieniało, ich życie się zmieniało każdego dnia. Oni zaczynali inny bieg życia. Halleluja! Byli też tacy, którzy usłyszeli Boże słowo, a poszli w drugim kierunku, ale i takich Bóg naprostował. Wiecie, czasami wsiądziemy nie na ten statek, czasami może się zdarzyć, że w innym kierunku mamy jechać na południe, pojedziemy na północ, ale Bóg, kiedy trwasz przy nim, on naprostuje Twoją drogę trochę to będzie kosztować i trochę będzie boleć. Dlatego chciej już teraz zacząć czytać Słowo Boże, chciej powiedzieć Panie, Ty bądź wodzem moim. Wiecie, przypomina się mi w tej chwili taki fajny przykład. Jozue, kiedy Jozue prowadził lud izraelski i wiecie, był taki moment, bodaj w Księdze Jozłego na pewno to jest napisane, był taki moment, kiedy Jozue przychodzi pod mury Jerycha. Przychodzi pod mury Jerycha. Wiecie, widzą ogrom tej, tej, tej budowli, widzą ogrom tej potęgi Jerycha. Jozłow podchodzi pod te mury i jest taka fajna sytuacja jedna. Staje przed nim mąż w białych szatach i wyciąga miecz, z wyciągniętym mieczem. Jozłow zadaje mu pytanie: Po której stronie jesteś? Jesteś z nami, czy jesteś z naszym, z naszym przeciwnikiem, z naszymi wrogami? A ten mąż w białej szacie mówi mu: Nie jestem ani po Twojej stronie, ani po tamtej stronie. Jestem wodzem Pana, jestem wodzem Armii Pana. Dlatego Jozue nie miał problemów, aby ściągnąć sandały w tym momencie. Wiedział, że, tu, że spotkał największego wodza Armii Pana. Wiecie, on padł, padł na twarz i powiedział tak, te słowa się mi niesamowicie podobają. Chciałbym ich korzystać i używać w moim życiu. Jozue mówi tak, oto jestem ja do Twojej dyspozycji i naród izraelski, moja armia. Są do Twojej dyspozycji, Ty przejmujesz kierownictwo, jesteś, do, jesteś wodzem teraz mojej armii. To jest niesamowite. Wiecie, to mi daje następny krok, następną wskazówkę. W naszym życiu często my chcemy sobie sami zaplanować, chcemy sobie sami ułożyć nasze życie, a potem mówimy, Panie, pobłogosław to. Czasami ja tak robię w moim życiu, robię... Przez nieuwagę. wiecie, tak, tak się już nauczyliśmy. Chcesz, chcesz coś zrobić, zaplanujesz sobie, dokładnie sobie pomyślisz, dokładnie sobie zrobisz plan. Nawet szczególnie nie wgłębiasz się w słowo Boże, albo wolisz się nie wgłębiać, żeby tam za, za dużo nie wiedzieć. Wiecie, tak jak, jak w dzieciństwie. I wiecie, zrobimy sobie plan, a potem modlimy się. Panie, pomóż mi, błogosław mi w tej sprawie. Musimy zmienić postawę. Kiedy chcesz służyć Bogu, kiedy chcesz słyszeć Jego głos. To musimy zrobić tak, jak Jo złe. Panie, oto jestem do Twojej dyspozycji. Co powiesz, to zrobimy. Co powiesz, to zrobię. Wiecie, Bóg, Bóg jest naszym wodzem. Jezus Chrystus jest wodzem armii. Amen. I to nie my mamy prowadzić walkę, ale to On prowadzi walkę, a my się mamy podporządkować. Wiecie, czasami w moim życiu tak jest, że, że to ja coś planuję. Wychodzę naprzeciwko, wychodzę naprzód, a Boga traktuję jako. Moc wykonawczą. Tak nie powinno być. Z tego musimy pokutować. Bóg jest wodzem armii. Jezus Chrystus jest wodzem armii. Amen? Na początku było słowo, ono było u Boga i ono było Bogiem. Haleluja. Ono było na początku. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. Niech będzie od początku. Niech On będzie pierwszy. A my, abyśmy byli tymi, którzy wykonują Jego wolę. Amen? To nic, że masz plany, wspaniałe plany do swojego życia. Możesz je mieć, miej je, ale zrób miejsce, zrób czas i, i zapytaj Pana, co on ma do powiedzenia na ten temat. Amen? Ja wiecie, w moim życiu często lubię robić taką lukę lubię robić taką lukę, że kiedy coś chcę zrobić. Kiedy coś jest, wiecie, to dzisiaj wszystko musi się szybko dziać. Kiedy coś chcę zrobić w moim życiu, mam plany, mam wspaniałe plany, i czasami emocje tak temu towarzyszą, że szybko to chcę zrealizować te plany. Ale wtedy przychodzi Duch Święty i zaczynam się modlić i mówię: Boże, chcę usłyszeć Twoje zdanie na ten temat. I wiecie, i, i nie słyszę Bożego zdania na ten temat, bo to oczywiście w Biblii tego nie mogę znaleźć. To jest na przykład coś, co dotyczy mojego życia, życia osobistego. Więc nie mogę znaleźć. W Biblii tego i pytam się na drugi dzień: Boże, ale to trzeba szybko działać. Boże, trzeba to zrealizować, ten plan. Ja już mam wszystko obmyślone. Błogosław mi Boże i chcę to wykonać. Też tak macie? <laughs> I wiecie, czekam trzeci dzień i Bóg nie odpowiada. Czytam Boże Słowo bardziej intensywnie niż kiedykolwiek. Czytam psalmy, przypowieści, czytam Ewangelię, czytam e, dzieje apostolskie. Może tam jakiś Bóg mi wskazówkę da. Może coś wyrwie z kontekstu i mi powie, o, teraz możesz swoje plany zrealizować. Może, e, może przeczytam takie słowo, idź i zrób to. O, może takie słowo znajdę w Bożym Słowie. I czekam. I czy, mija czwarty dzień. I nic się nie dzieje. I pytam się, Boże... Mi już zaczynają emocje przechodzić. No weź, zadziałaj coś, bo za chwilę mi przejdzie. I modlę się i nic. I pytam się Boga, Boże, co mam zrobić? I wiecie, na piąty dzień zazwyczaj odpuszczam. Mówię, Boże, wspaniały plan miałem. Ułożyłem go naprawdę w namaszczeniu, takim w, ach, z moimi emocjami. Przemyślałem wszystkie moje sposoby, wszystkie za i przeciw są rozważone. Wszystko pomyślałem, obmyślałem nawet, jak go zrealizować. Wszystko mam dopięte na ostatni guzik. Potrzebowałbym tylko Twojej pomocy. Ale wiem, Panie, że to Ty powinieneś mieć plan do mojego życia, i wtedy on będzie doskonały, a ja powinienem się podporządkować. I wtedy, wiecie, przechodzi wszystko. Wtedy zaczynam się modlić, wielbić Pana i mówię, Boże, dziękuję Ci, że to Ty jesteś wodzem, dziękuję Ci, że to Ty jesteś przewodnikiem. Wyrwałem się trochę na tym szlaku do przodu, bo myślałem, że mam mapę i, i chciałem być pierwszy, ale szybko zorientowałem się, że Ciebie nie ma za mną i musiałem wrócić, aby Ciebie odnaleźć. I Wiecie, w takim momencie, często, kiedy, kiedy dajemy na luz, kiedy mówimy, Panie, niech Twoja wola się dzieje, nie moja, wtedy Bóg przychodzi i zaczyna mówić. Często przychodzi i mówi tak. Wiesz co? Wiesz co, Janusz? Podobają się mi Twoje plany. One są doskonałe. Naprawdę dobrze to przemyślałeś. Ale mnie tam nie było z przodu. Teraz jestem. Teraz możesz iść. A czasami te plany mówi tak: Nie, to się nie nadaje. Tak nie możesz iść. Tam nie pójdziesz. Kiedy nie idę, za jakiś czas widzę: Boże, jak ja Ci dziękuję, że Ty mnie uchroniłeś. Jaki ty wspaniały jesteś. Jak ty to robisz, że ty to przewidujesz wszystko? Jak ty to robisz, że widziałeś, że Piotr się ciebie zaprze? On wszystko wie. On jest zainteresowany Twoim życiem i tak jak na początku powiedziałem, on żyje w tobie. Oto to nie jest martwy Bóg. To nie jest posąg, który nie potrafi odpowiedzieć ani zadziałać. On działa w Twoim życiu. Teraz, kiedy tutaj siedzisz słuchasz Bożego Słowa, on chce, abyś zrozumiał, abyś zrozumiała, że Boże Słowo jest drogowskazem dla Twojego życia. I cokolwiek byś chciał zrobić na swoją rękę, cokolwiek chcesz zrobić inaczej, trwaj w Bożym społeczności, trwaj w obecności z Nim, zapytaj Go, czy tak się mają mieć te rzeczy, zapytaj Go, a kiedy będziesz miał odpowiedź, wróć z powrotem do Bożego Słowa. Amen? Jeszcze nie idź, jeszcze nie idź tą drogą. Wróć z powrotem jeszcze do Bożego Słowa i skontroluj, czy na pewno tak jest. Hallelujah. Możesz wystawić runo. Ja często robię sobie tak, że, że kiedy Boga pytam o, o, o jakąś rzecz, to jeszcze potem na potwierdzenie. Wiecie, to nie jest zabronione. W Bożym Słowie wielu mężów Bożych tak robiło i Bóg ich za to kochał. Amen. Więc nie potępi ani Ciebie, ani mnie. Kiedy już masz Bożą odpowiedź, kiedy masz Bożą odpowiedź na jakąś decyzję, na jakąś rzecz, to zechcie jeszcze wypróbować, czy naprawdę Bóg odpowie na, na to. Amen. Ale Bogu najbardziej się podoba to, kiedy nasze serce jest we właściwym miejscu, kiedy nasze życie idzie we właściwym miejscu. Kiedy wiecie, jesteśmy zorientowani w sytuacji, kiedy jesteśmy zorientowani, gdzie jesteśmy, jakiej pozycji jest nasze życie. I kiedy mamy przewodnika przed sobą, kiedy jest przed nami kiedy jest przed nami. Boże Słowo mówi, że ci, których Boż, Boży Duch prowadzi, ci są dziećmi Bożymi. Amen? Kiedy Duch Boży prowadzi. Niektórzy tam kiedyś usłuchali jednego razu Ducha Bożego, ale których prowadzi, których cały czas prowadzi. Hallelujah. I chciałbym zachęcić was, aby Boże Słowo na, na, na nowo naprawdę nabrało autorytetu i mocy w naszym życiu. Abyśmy kiedy może odłożyliśmy na bok, albo kiedy czytamy Go, bo trzeba czytać, chcielibyśmy na nowo przyjść, kiedy Siadasz do, do czytania Bożego Słowa, to jesteś razem z Nim. To Boże Słowo żyje. Ono ma moc uczynić to samo, co uczyniło na początku świata, na początku stworzenia świata. Amen. Trzy osoby. Powtórzę jeszcze raz, może nie dosłyszeliście. To Słowo, które czytasz rano, albo w południe, albo wieczorem, albo może w nocy. To samo słowo ma moc taką samą, jaką miało przy stworzeniu świata. Amen? Więc nasze życie, wiecie, jest w ręku Boga. Nasze życie jest w rękach Boga. Kiedy naprawdę zdamy sobie sprawę z tego, kiedy będziemy mieć świadomość, jaką Boże Słowo ma moc, to będziemy pragnąć jeszcze bardziej być blisko Niego, aby ono pracowało w naszym życiu. Amen? Hallelujah, Wiecie, będę chciał jeszcze bliżej być Niego, aby to Słowo mogło wykonać wolę. Wiecie, jest wiele słowa dobrego powiedziane. Jest powiedziane, idźcie, a takie znaki towarzyszyć będą tym, którzy głoszą. Hallelujah. I my czasami głosimy, głosimy i nie towarzyszą znaki i się załamujemy. Wiecie, może jest czas, aby przeglądnąć swoje życie, bo Boże Słowo zawsze, Bożemu Słowu towarzyszy moc. Zawsze. Hallelujah. Wiecie, nawet jest... W drugą stronę, czasami jest niebezpiecznie, że kiedy człowiek upada, a głosi słowo Boże, to Bóg przyznaje się do swojego słowa. Ale to nie zmienia postaci rzeczy, że możesz w takich tak żyć. Wyobraziliście sobie taką sytuację? Możesz komuś świadczyć, mówić o Jezusie, mówić o tym, że Jezus Ciebie zbawił, a w Twoim życiu jest grzech. I Bóg przyzna się do, swo do swojego słowa. Ale twoje życie musi być zmienione. Nie możesz tak żyć. Być może w twoim życiu jest taka sytuacja. Jest sytuacja, że chodzisz w grzechu. I myślisz, a jak powiedziałem słowo, to ktoś uwierzył. Ten uwierzy, bo uwierzył Bożemu słowu, ale ty możesz iść do piekła. Jeżeli się nie upamiętasz. Dlatego chciejmy Boże słowo aby ono przeniknęło najpierw nas. Aby ten miecz obosieczny przeniknął najpierw mnie, aby każdego dnia, aby ono mogło prześwietlać mnie. Tutaj jest napisane, że prawdziwa światłość przyszła na świat. Haleluja! Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, każdego człowieka. Słyszycie to? Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Haleluja! Jezus Chrystus przyszedł na świat. On daje światło do Twojego życia. Nie musisz chodzić w grzechu. Nie musisz chodzić. Wcie, z ciężarami i, i z balastami. Wyznaj to Jezusowi Chrystusowi. Oddaj swoje życie. Oddaj mu swój grzech. Jeżeli oddałeś swoje życie, a, a, a zdarzyło ci się, że zabłądziłeś, odmień swoje, wróć do, do tego miejsca, gdzie, masz, gdzie miałeś społeczność z Bogiem i zacznij od tego miejsca. Jest czas, aby naprawić swoje błędy. Abyś kiedyś mógł, mógł powiedzieć: Niczego nie żałuję. To mnie nauczyło. To mnie nauczyło, i mogę żyć według Jego, Jego woli. Amen. Halleluja. Dlatego chcielibyśmy naprawdę być blisko Boga. Chcielibyśmy, aby Słowo Boże prześwietlało nasze życie. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo, dał moc stać się dziećmi Bożymi. Ale wiecie, coś tutaj jest jeszcze jest napisane. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Nie jest napisane tym, którzy uwierzyli, albo którzy kiedyś tam, powiedzmy, poprosili, aby Pan Jezus stał się ich zbawicielem, ale tym, którzy wierzą. Czy dzisiaj wierzysz Bożemu Słowu? Czy dzisiaj wierzysz w Jezusa Chrystusa? Jezus Chrystus i Boże Słowo to to samo. Czytamy tutaj, że na początku był. U Boga był i Bogiem był. Amen. Hallelujah. Czy wierzysz Bożemu Słowu? Czy wierzysz, że dzisiaj, kiedy Bóg pośle do ciebie słowo i powie ci, że masz głosić, masz powiedzieć świadectwo o swojej rodzinie. A ty to powiesz, będą zbawieni. Czy wierzysz temu? Czy jest w twoim sercu dzisiaj ta wiara? Bóg chce posyłać do ciebie słowo i, i On jest gotowy, aby to posłać, ale czy my jesteśmy gotowi? Czy jesteśmy gotowi uwierzyć, że kiedy otrzymam Boże słowo i wykonam go, że ono spełni to, co ma, z czym jest posłane? Zastanówmy się chwilę nad swoim życiem. Czy dzisiaj jesteś gotowy, czy wierzysz w to? Że to Boże Słowo ma taką moc, że to się stanie? Że kiedy dzisiaj Bóg powie ci idź i połóż ręce na, na tego człowieka, on będzie uzdrowiony. Czy to się stanie? Czy ty wierzysz w to? I tutaj jest pytanie. Boże Słowo ma moc i nie ma dwóch zdań. Ono nie straciło tej mocy nigdy, ale chodzi o nas, o na moje i Twoje życie. Czy jesteśmy blisko Pana? Czy mamy przed oczami przewodnika? Czy dzisiaj ty i ja mamy wiarę, żywą wiarę w Boga? Czy mamy żywą wiarę w Boże Słowo? Czy dzisiaj jesteś w stanie zaufać Mu tak samo, jak zaufałeś wtedy, kiedy pierwszy raz mówiłeś: Panie, zbaw mnie oczyź mnie? Czy tak samo możemy dzisiaj powiedzieć Panu: Boże, wierzę w Tobie, wierzę w Twoje Słowo, wierzę w Twoją moc. Amen? Skontrolujmy nasze życie. Jeżeli jest inaczej, dzisiaj macie czas. Daję Wam tylko dzisiejszy dzień. Abyście to zmienili. Halleluja. Weźcie Boże słowo i skontrolujmy nasze życie. Kontrolujmy Go każdego dnia. Kontrolujmy, pilnujmy ołtarza. Halleluja, Kiedyś tutaj takie fajne zdanie padło z tego miejsca, pilnuj ołtarza, pilnuj ołtarza. Bo wiecie, wiecie, co się zmieni? Może nikt na zewnątrz nie rozpozna, że się coś zmieniło w Twoim życiu, ale nie będzie Bożego namaszczenia nad Twoim życiem. Kiedy będziesz chciał powiedzieć komuś o Jezusie, nie będzie to miało większego znaczenia. Nie, nie posłucha Ciebie. Dlatego, że nie ma namaszczenia. Namaszczenie to jest to, że zwykły, normalny człowiek pracuje, a ktoś się mu przygląda i on odbiera Bożą wolę. Amen? Zwykły człowiek idzie przez ulicę i jest uśmiechnięty, ktoś się przygląda i mówi, z czego on się cieszy. Bo ma Boże namaszczenie i Bóg potrafi takim człowiekiem się posłużyć w każdej sytuacji. To jest wtedy, kiedy masz Boży ołtarz, kiedy masz w domu, kiedy masz w swoim, w swoim miejscu ołtarz, kiedy tam właśnie razem z Bogiem przebywasz i pytasz się go. A kiedy chcesz Słowo Boże usłyszeć od Niego, to idź i czekaj, i módl się. Nie rób niczego, nie rób niczego naprzód, dopóki nie usłyszysz Bożego Słowa, dopóki On wyraźnie Ci nie powie, a kiedy Ci powie, popatrz się, czy, czy idzie przed Tobą. Popatrzcie, czy idzie przed tobą, czy on jest wodzem, czy on idzie pierwszy, czy to ty czasem nie wyprzedziłeś. A jeżeli już będziesz pewny, że on jest przed tobą, to możesz jeszcze powiedzieć, panie, ale chcę spróbować. Czy to słowo na pewno jest do mnie, czy jest osobiście, możesz wystawić runo, możesz sprawdzić i wtedy będziesz mógł przekonany, będziesz mógł pewnie działać, halleluja. To chodzi o drobne rzeczy, chodzi o wielkie rzeczy, chodzi o wielkie inwestycje, o cokolwiek byś innego chciał. Bóg jest zainteresowany każdą dziedziną Twojego życia. On nie jest zainteresowany tylko jednym i wyłącznie tym duchowym życiem, a reszta go w ogóle nie obchodzi. Rać sobie jak chcesz. Dałem Ci swoje słowo, jak sobie przeczytasz, że że będzie tak, to będzie tak. Nie, on jest zainteresowany. Tak jak powiedziałem na początku, on jest w tobie i on nie odpoczywa, on nie jest na urlopie, ale on pracuje w tobie, aby to ukształtować, aby w tobie wykształtować zdolność słuchania jego głosu, a potem go odbierania i, i podążania za nim. Amen? I wybierania dobrych decyzji, nie żałowania niczego w swoim życiu. Bóg jest dobrym Bogiem. Amen? I takiego właśnie Boga mamy. Takiego właśnie chcę głosić. Takiego właśnie chcę znajdować w moim Słowie Bożym. Kiedy rano przychodzę, wiem, że On już tam jest. On już tam jest. Żywy Bóg. Haleluja. Tak na dobrą sprawę można dwie kawy zaparzyć rano. Bo On już czeka na Ciebie. On czeka na Ciebie, aby Ci objawić swoją wolę. Czytasz Boże Słowo i rozumiesz Go. Co jest wspaniałe, to jest niesamowite. A dlaczego tak jest? Bo masz przewodnika. Kiedybyś czytał tylko to Boże Słowo... I nie orientujesz się, gdzie jesteś dokładnie, bo widzisz, że idziesz dobrze. Widzisz, że jest czerwony, czy niebieski, czy zielony szlak, ale nie widzisz, ale przewodnik Ci mówi, a tutaj mamy to, tutaj mamy to. Tutaj się niesamowicie zmieniło, widzisz, ale my sobie przejdziemy obok. Tutaj jest wielka przepaść, wszyscy się jej boją, a my się jej nie boimy, bo idziemy dalej. I tak jest przewodnik, Duch Święty, który żyje, który pracuje w Tobie każdego dnia, halleluja. Tylko my musimy w dziecinny, prosty sposób uwierzyć, że On jest tak realny, jak nasz przyjaciel, jak, jak mąż, jak żona, jak dzieci, jak ktoś, kto jest blisko nas. Amen. Hallelujah! Na nowo was chcę zachęcić do tego, abyśmy wrócili do społeczności z Bogiem. Jeżeli może, ona jest trochę oddalona, na nowo zechcimy odkryć żywą relację z naszym Panem. To jest tak niesamowite. To jest tak wspaniałe. To jest jedyne, co, co niczego ci, nikt ci tego nie potrafi zabrać. I Boże Słowo niechaj będzie na naszych ustach, niech będzie w naszych sercach. Wiecie, to jest tak jak z, tym, z tym, tym, tym chodzeniem na pamięć. Ja pamiętałem jeszcze, że tam kiedyś szedłem tą drogą, ale już na tyle za mało, na tyle się pozmieniało, że już nie potrafiłem na tyle sobie odświeżyć, żeby zorientować się, gdzie jest. Tak samo w naszym życiu. Jeżeli jest tak, jak mówię, to chcielibyśmy odnaleźć naszą drogę. A jeżeli idziesz dobrą drogą, to pytaj się Pana o Boże Słowo do Twojego życia, abyś mógł Trafić zawsze w dziesiątkę, abyś mógł zawsze zrobić to, co on dla ciebie chce. Ja powiem jeszcze na koniec: takie świadectwo. Podoba się mi odnośnie słuchania Bożego Słowa. Podoba się mi jedno świadectwo, więcej się mi podoba ich, ale jedno zwłaszcza, pewnego ewangelisty w Afryce, który głosił Słowo Boże, i on głosił właśnie coś podobnego. Na temat, aby słuchać Bożego Słowa, aby słuchać Bożego Głosu. I wiecie, tam większość ludzi nie umie czytać, nie umie pisać. I głoszy, Kiedy głosi Słowo Boże, oni się nawracają, przyjmują Jezusa Chrystusa. Oni śpiewają, oni wielbią Jezusa. Oni przychodzą, aby słuchać Bożego Słowa, bo nie umieją go przeczytać, i nie mają może nawet Biblii. Ale wiecie, on opowiada o pewnej sytuacji, człowieku. Ja już to kiedyś tu chyba mówiłem. Będziecie skazani, jeżeli to słyszeliście, na słuchanie jeszcze raz. I on mówi tak. Pewnego razu przyszedł do niego człowiek, który się niedawno nawrócił. Przyjął Jezusa i On mu mówi: Jest taka sytuacja w moim życiu, do tego ewangelisty mówi. No i mówi: Słucham cię, potrzebuję pomocy. Mówi: Mam dwie żony. Mam jedną żonę, poszedłem od niej i mam drugą żonę. I teraz Słowo Boże mówi, że muszę mieć jedną żonę. To którą mam zostawić, a z którą mam żyć? Wiecie, i ten ewangelista mówi, że prawie Biblia z rąk mu wypadła. Nie wiedział, co powiedzieć. Co byście odpowiedzieli w tej sytuacji? Jak on dać człowiekowi odpowiedź? Powiesz tak, będzie źle. Powiesz tak, też będzie źle. Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie. Zastanawialiście się nad tym, co zrobić w tej sytuacji? Ten człowiek bezradności mówił, że w Afryce jest ciepło, ale nigdy się tak nie spocił. W pewnym momencie Duch Święty przyszedł mu z pomocą i wspaniale go wyratował, i mówi: Wiesz co? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, w takiej sytuacji nie miałem, nie umiem Ci pomóc, ale wiem, co zrobisz. Idź do swojego domu, modli się, pytaj się Boga i pytaj się go tak długo, aż Ci odpowie. Dobra. Człowiek stał, poszedł, on mówi, ciekawe co mu powie, czy on sobie da rady, czy nie będzie z tego kłopotów. I wiecie, nawet nie chciał myśleć o tym, co będzie dalej. Za jakiś czas przychodzi ten człowiek do kościoła, do, do namiotu. I wiecie, on się patrzy, a za nim idzie grupa ludzi. Są to dwie kobiety, cała chmara dzieci, i wszyscy siadają, uwielbiają Boga, cieszą się, uwielbiają, modlą się. A on mówi, nie wiedział, co się stało. I pewnego razu poszedł do niego i mówi, powiedz mi, co ty zrobiłeś? Co, co, co? A on mówi, dostałem odpowiedź od Boga. Pytałem się go, i on mi odpowiedział. Wiecie, dreszcze go przeszły i on mówi, a co ci odpowiedział Bóg? A on mówi, masz kochać jedną żonę, i drugą żonę, masz się opiekować obyma, dwoma żonami. I dwie rodziny masz szanować i traktować ich naprawdę jak swoje najlepsze, najlepsze co masz. I on wiecie, był kiedyś przestępcą i zaczął pracować, ciężko pracować, zaczął dbać o swoje obydwie rodziny. Jedna z tych żołni była niezbawiona, przyszła do kościoła i nawróciła się. Wszyscy byli zbawieni, dzieci szczęśliwe, zaczął ich kochać. I wiecie, Bóg dał mu odpowiedź. Czy ktoś z nas dałby rady odpowiedzieć na to pytanie, kiedyby taki człowiek przyszedł? Ale Bóg dał rady. Dlatego jeżeli masz sytuację w swoim życiu, kiedy wiesz, że nikt ci nie da odpowiedzi, idź do Boga. Idź do Jezusa Chrystusa. Hallelujah. Boże Słowo jest namaszczone. Boże Słowo jest tak i amen. Chciałbym Was zachęcić, abyście naprawdę wgłębili się w Boże Słowo. Nie róbcie tego sami. Weźcie przewodnika, zaparz dwie kawy rano i zechciej razem z Nim to zrobić. Razem z Nim przeczytać Boże Słowo. Razem z Nim przedyskutować, jak to będzie wyglądać w moim życiu. A kiedy już będziesz miał wspaniały plan do swojego życia, powiedz, wiesz co, nie zrobię ani kroku, ale to chcę, abyś Ty mi powiedział, co mam zrobić. Hallelujah. Kiedy dostaniesz przyzwolenie od Niego, kiedy dostaniesz słowo od Boga, kiedy On Ci odpowie w jakikolwiek sposób, nawet nie umiem Ci teraz powiedzieć jaki, sen, widzenie, słowo Boże przez kogoś, przez brata, siostrę, przez kogokolwiek, czy przez środowisko jakieś tam, może Bóg ma różne sposoby, wtedy dopiero dziękuj Bogu za odpowiedź. Haleluja. I będziemy wierzyć, będziemy wierzyć naprawdę to słowo, że ono ma moc taką samą, jak miało kiedy. Taką samą, jak wtedy, kiedy Pan Bóg powiedział niech stanie się światłość. Haleluja. I co? Mamy dzisiaj wspaniały dzień. Amen? Dzięki temu Słowu. Takie Słowo dzisiaj Bóg ma w Tobie, ma dla Ciebie. Amen? Takie same. Ono ma tę samą moc, jaką miało wtedy. Taką samą moc, jaką miało dwa tysiące lat temu. Chciejmy naprawdę otwierać Boże Słowo na nowo rozkochać się w Bożym Słowie, na nowo rozkochać się w Bożej obecności, uchwycić się przewodnika, nie robić niczego sam, ale razem z Nim. Halleluja! Wiecie, w Bogu mamy zwycięstwo, w Bogu mamy zwycięstwo. Nie jesteśmy sami, nie jesteśmy mniejszością, ale z Nim jesteśmy większością. Halleluja! Słowo Boże mówi, że jeżeli Bóg z nami, to kto przeciwko nam? Halleluja. Amen. Może być przeciwności. Jozue miał mury Jerycha. Każdy z nas ma różne przeciwności. I on nie wiedział, miał może swój plan. Ale oto stanął wódz i powiedział, ja będę prowadził do wojny. Mówi, prowadź przodem. Ja i moja armia jest do Twojej dyspozycji. Jeżeli masz w swoim życiu jakieś wyzwanie, zrób tak samo jak Jozue. Zrób tak samo jak każdy mąż Boży, który słuchał Bożego Słowa. Amen. I tym chciałbym Was zachęcić, na nowo słuchajmy Boga, na nowo słuchajmy Boga, słuchajmy Jego głosu, a On jest gotowy mówić, On jest gotowy mówić, Hallelujah. To może nie stanie się nagle, my jesteśmy, żyjemy w czasach, wiecie, błyskawicznych, błyskawicznych rzeczy, chińskich zupek i bardzo szybkich rzeczy. Kiedy tylko klikniesz, masz jeden przelew zrobiony na, na, na drugi koniec świata, ale wiecie, na Boży głos trzeba czasami poczekać, trzeba czas, czasami poczekać, czasami musisz się czegoś nauczyć, żeby ten Boży głos usłyszeć. To nie chodzi o Boga, że on nie odpowiada. To chodzi o nas, że nie umiemy go przez usłyszeć. Amen? Ale ja wiem, że Wy i ja, że my będziemy się uczyć, aby słyszeć Boży głos. A wtedy, kiedy go usłyszymy, możemy wszystko. Amen? Hallelujah.